Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza, telewizja W Realu 24. To jest program Rozmowa na Poziomie. Dziś naszym gościem jest pan dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jesteśmy w tej chwili na naszym zapasowym kanale YouTube. Po tym wstępnym przywitaniu się z państwem przechodzimy na Banbaj. Zachęcam oczywiście do tego, żeby wspierać telewizję W Realu 24. Wyświetla się w tej chwili numer konta naszej niezależnej telewizji. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają. Naszym gościem jest dr Leszek Sykulski. Porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, także oczywiście o tym, co dzieje się na wschodzie. Dziś wiemy, że kolejne ataki na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie. Więc to będzie między innymi temat naszej rozmowy. Przechodzimy teraz na Banbaj i tutaj link jest w opisie, więc zapraszamy. Jesteśmy teraz tylko na Banbaju. Naszym gościem, przypominam, jest dr Leszek Sykulski. I pierwsze pytanie, panie doktorze, odnośnie relacji polsko-ukraińskich, ponieważ wiele się działo w ostatnim czasie, czy to ta nieszczęsna rakieta w przewodowie, później niezbyt chyba zadowalająca reakcja strony ukraińskiej. Dziwne zachowanie, bardzo dziwne, jeśli chodzi o standardy dyplomacji Andrzeja Mylnika na Twitterze, nowego wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, a także chociażby protesty społeczne przeciwko uhonorowaniu pani Oksany Zabuszko nagrodą literacką przez miasto Kraków. Więc jak pan na to wszystko patrzy? Czy pana dziwią te perturbacje i czy te perturbacje, takie nazwy ogólnie, będą miały wpływ na relacje na szczeblu rządowym pomiędzy Polską a Ukrainą? Czy jakieś przesilenie tutaj w polityce pan widzi? Czy jednak wszystko będzie tak jak wcześniej? Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że dziwić to się może dziecko i tak jak pan minister Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, powiedział, że się dziwi, to ja się dziwię, że pan minister się dziwi, bo tak jak powiedziałem, dziwić to się może dziecko. To jest tak naprawdę, to są naprawdę skutki polskiej polityki, nie polityki ukraińskiej, polityki polskiej, polityki uległej, polityki skrajnie uległej wobec Ukrainy, polityki przymykania oczu na kult ludobójców, na kult banderyzmu, na rozpowszechniające się wszędzie czerwono-czarne flagi na Ukrainie, na sposób traktowania ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa, na wypowiedzi czołowych polityków państwa ukraińskiego w zakresie naszej wrażliwości historycznej i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie dziwię, że Ukraina dzisiaj, że politycy ukraińscy są butni, że są roszczeniowi, że są agresywni bardzo często wobec państwa polskiego, tak jak pan Mylnik, ponieważ przyzwala na to obecna władza w Warszawie. Przypomnę tylko, że pod koniec marca 2022 roku rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha w Warszawie, pan Łukasz Jasina, powiedział, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No jeżeli rząd w Warszawie określa się jako słudzy narodu ukraińskiego, to są traktowani jako słudzy. To adekwatnie są traktowani w stosunku do swojej postawy. Jeżeli ktoś się sam nie szanuje, to nie będzie szanowany. I ta zasada jakby obowiązuje w przestrzeni postsowieckiej bardzo mocno. Pamiętajmy, że elity ukraińskie to są elity postsowieckie, to są elity przede wszystkim cywilizacji turańskiej, a nie cywilizacji łacińskiej. I tam obowiązuje kult siły. Jeżeli pozwalamy sobie na dużą uległość, to będziemy traktowani jak słudzy. I to, że dzisiaj Andrzej Mylnik został uhonorowany po tych swoich wypowiedziach wybielających banderę, po wypowiedziach będących kłamstwem wołyńskim, bo tak to trzeba nazwać, kłamstwo wołyńskie, umniejszających liczbę ofiar ludobójstwa na Wołyniu, umniejszających winę ukraińskiej powstańczej armii i organizacji ukraińskich nacjonalistów, mówiąc żenujące słowa o tym, że ponieważ jego zdaniem Ukraińcy byli prześladowani w II Rzeczpospolitej, to właściwie ludobójstwo na Wołyniu było w jakimś sensie w jego mniemaniu zrozumiałe. Absolutnie skandaliczne słowa, które powinny być
potępione, natomiast tu się okazuje, że nie tylko ten człowiek nie został potępiony jeszcze jako ambasador Ukrainy w Berlinie, ale został uhonorowany stanowiskiem wiceszefa dyplomacji ukraińskiej, no co jest absurdalne. Jaka powinna być reakcja polskiego rządu? No na przykład ogłoszenie remontu lotniska Rzeszów-Jasionka. Myślę, że bardzo szybko Ukraińcy by zastanowili się nad swoim stosunkiem do Polski, no ale wiemy doskonale, że tak się nie stanie, że tutaj rząd polski jest bardzo miękki i to nie wynika tylko i wyłącznie z bardzo dużych wpływów wywiadu ukraińskiego na terytorium Polski. Proszę zobaczyć, że tacy ludzie jak Stanisław Żaryn mówią całe potoki słów na temat rosyjskiej agentury w Polsce, a nie potrafią zabezpieczyć nawet urzędu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej przed telefonami rosyjskich pranksterów. Natomiast kompletnie nie mówi się nic o wpływach służb ukraińskich, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. A widzimy, że ta uległa polityka rządu w Warszawie wcale się nie wzięła znikąd. To nie jest tylko kwestia uzależnienia polskiej polityki od Stanów Zjednoczonych, od bycia zderzakiem strategicznym USA, ale to jest moim zdaniem także wynik tego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie radzą sobie z działalnością wywiadu ukraińskiego na terytorium Polski. No bo trudno to inaczej wytłumaczyć. No trudno absolutnie wytłumaczyć to, że prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, już naprawdę 9 miesięcy po rozpoczęciu nowej ofensywy rosyjskiej wobec Ukrainy, tej nowej odsłony tej wojny, jeszcze nie przeprosił za ludobójstwo na Wołyniu. No, to jest absolutnie skandaliczna sytuacja, kiedy Ukraina otrzymuje największą pomoc od Polski, ze wszystkich państw, bo trzeba patrzeć sumarycznie, nie tylko na pomoc militarną, ale także na ogromną pomoc humanitarną, i ten człowiek do dzisiaj nie przeprosił za ludobójstwo na Wołyniu. No, ja przypomnę tylko, że rosyjski prezydent przeprosił za Katyń jeszcze w latach 90., natomiast tutaj ze strony ukraińskiej absolutnie nie zdobyto się na coś takiego, nawet przy tak ogromnym wsparciu, jakie Ukraina otrzymuje od nas. I prezydent Ukrainy idzie w zaparte, mimo tego, że czołowe agencje informacyjne świata, Reuters, Associated Press, powołujące się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim, jasno podały, że była to rakieta ukraińska, że to uderzenie rakiety ukraińskiej spowodowało śmierć dwóch Polaków. Tutaj nie mamy ani słów przeprosin pod adresem Polski, Polaków, rodzin ofiar tej straszliwej tragedii w Przewodowie. Nie ma w ogóle mowy o żadnych odszkodowaniach dla rodzin osób, które zginęły, natomiast mamy absolutnie butną politykę, mamy kult ukraińskiej powstańczej armii w obwodzie lwowskim, mamy wszędzie powiewające czerwono-czarne flagi na Ukrainie, mamy no wszędzie, w sensie, że w bardzo dużej mierze, w bardzo wielu miejscach, mamy absolutny kult ideologii UPA, OUN UPA, szowinistów ukraińskich, i niestety ja się obawiam, że taka uległa polska polityka i tolerowanie banderyzmu na Ukrainie, tolerowanie nawiązywania do tej ideologii wcale nie będzie korzystne z punktu widzenia państwa polskiego, bo pamiętajmy, że jeżeli się wczytamy w pisma Doncowa, w pisma Szuchewycza, w ogóle w dziedzictwo Szuchewycza, w dziedzictwo Bandery i wielu, wielu innych ideologów nacjonalizmu ukraińskiego, tych, którzy tworzyli Ukraińską Powstańczą Armię i organizację ukraińskich nacjonalistów, to jest to wybitnie antypolska ideologia. I niestety obawiam się, że jej kult wzmocniony wojną, w trakcie tej trwającej wojny prędzej czy później zwróci się przeciwko Polsce. Niestety, obawiam się, że jeżeli Ukraina będzie ponosić tutaj porażki, pojawią się takie środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie, które będą oskarżać Polskę o nie dość wysokie wsparcie dla Ukrainy, ale to jest jeden z wielu możliwych scenariuszy. Osobiście uważam, że sam wzrost wpływu i znaczenia ideologii banderowskiej na Ukrainie dzisiaj jest skrajnie niebezpieczny dla stosunków polsko-ukraińskich, i pamiętajmy o tym, że o tym całym dziedzictwie w naszych wzajemnych relacji. Niestety na dziedzictwie Szuchewycza i Bandery nie da się zbudować solidarności między Polakami a Ukraińcami, nie da się zbudować wspólnej przyszłości. Sytuacja Ukraińców wydaje się być trudna mimo zdobycia Chersonia. Chociażby mamy i dzisiaj ataki na infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę energetyczną. To jest działanie Rosji nie od dziś. Te ataki wywołują oburzenie w przestrzeni publicznej, nie tylko polskiej, ale można powiedzieć tutaj europejskiej, zachodniej. Jak pan
Jak pan widzi perspektywę tego konfliktu? Czy jest jakaś perspektywa, że sytuacja się uspokoi, bo wydaje się, że przed Ukraińcami zima no, rysuje się w takich, powiedzmy, trudnych barwach, jeżeli mogę tak powiedzieć. Myślę, że na horyzoncie trzeba mieć przede wszystkim mniej więcej za miesiąc wprowadzenie około 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich na Ukrainę. To jest taka perspektywa, którą należy ująć w jednym ze scenariuszy rozwoju tej sytuacji. Tych scenariuszy możemy nakreślić sobie kilka. Ich jest zdecydowanie więcej, które są możliwe, hipotetyczne. Natomiast jednym z tych scenariuszy jest to, że w ciągu około miesiąca Rosja będzie w stanie rzucić na Ukrainę około 200 tysięcy żołnierzy, tych zmobilizowanych, już, że tak powiem, wdrożonych w związki taktyczne oddziały Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej po wstępnym przeszkoleniu, wyposażonych, uzbrojonych i to może być bardzo bolesne dla Ukrainy, ponieważ w mojej ocenie im będzie zimniej, tym nasilą się ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną. Chodzi przede wszystkim o wywołanie kryzysu w Europie, konkretnie no przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej, tego kryzysu migracyjnego. Wyobraźmy sobie kilka milionów Ukraińców, którzy nagle trafiają do Polski w czasie zimy, kiedy Polska ma już problemy z cenami gazu, z cenami ropy, z dostawami węgla. Do tego dojdzie potrzeba poradzenia sobie z kilkoma milionami migrantów ukraińskich, no to będzie potężny problem i potężne wyzwanie dla gospodarki, nie tylko polskiej, ale dla gospodarki Unii Europejskiej. Moim zdaniem nasilą się w trakcie zimy różnego rodzaju prowokacje graniczne, tak zwana presja migracyjna ze strony Republiki Białoruś, także obwodu kaliningradzkiego, mówimy tutaj o uchodźcach, no migrantach z Bliskiego Wschodu. Możemy się spodziewać moim zdaniem bardzo nowych prowokacji, które miałyby na celu wciągnięcie Polski do wojny, bo nie wiemy tak naprawdę, co się w tym przewodowie stało. Do dziś nie wiemy, co się w przewodowie stało. Jeżeli to była rakieta ukraińska, to pytanie, skąd ona się wzięła, dlaczego leciała na zachód, a nie na wschód, skoro rakiety lecą zasadniczo ze wschodu na zachód, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jeżeli chodzi o te trajektorie, pytanie, które trzeba sobie zadać i to jest jeden z wielu scenariuszy, że mogła być to jakaś próba prowokacji, która miała zwiększyć napięcie między NATO a Rosją, czy Rosją i Białorusią, po to, no wiemy doskonale, że z punktu widzenia Ukrainy wciągnięcie innych państw do tej wojny po własnej stronie przeciwko Rosji jest jak najbardziej racją stanu, natomiast już z punktu widzenia Polski wchodzenie do tej wojny jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, więc jeżeli ja nie, że tak powiem tutaj zakładam jeden ze scenariuszy taki, że Ukraina w sytuacji, kiedy Rosja rzuci dodatkowe 200 tysięcy żołnierzy w trakcie zimy, wykona kolejne uderzenia rakietowe, lotniczo-rakietowe, bezzałogowe być może także na obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej, elektrociepłownie, elektrownie, jeszcze być może przepompownie wody, rurociągi z dostawami wody pitnej i tak dalej, i tak dalej. Wyzwoli to ogromne masy migracyjne, problemy wewnętrzne Ukrainy, problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami przede wszystkim, jeśli chodzi o siły zbrojne Ukrainy. No wówczas może nastąpić taka chęć wśród służb specjalnych Ukrainy, aby dokonać jakiejś prowokacji na terytorium państw NATO, aby sprowokować ten konflikt między państwem NATO a Rosją, aby sobie po prostu pomóc militarnie. I tutaj bardzo jestem ciekaw, jak wyglądają przygotowania państwa polskiego do takich prowokacji, bo jak pokazała tragedia w przewodowie, państwo polskie jest w ogóle na to nieprzygotowane, a w sytuacji próby nawet infrastruktura informacyjna, nawet to bezpieczeństwo przestrzeni informacyjnej, cyberprzestrzeni, przestrzeni teleinformatycznej, no wygląda słabo. No jeżeli po raz drugi z rzędu rosyjscy pranksterzy są w stanie dodzwonić się do głowy państwa, wyciągnąć od niej dosyć istotne informacje, słabo to wygląda, jeśli chodzi o przygotowanie do nawet bardzo mocno ograniczonego konfliktu zbrojnego, nie mówiąc o jakiejkolwiek większej wojnie. W związku z tym to jest oczywiście jeden z tych scenariuszy. Rosja może zamarkować uderzenie na Kijów, ponowne uderzenie na Kijów. Mamy tutaj na północy Ukrainy zgrupowanie liczące około 70 tysięcy żołnierzy, mówię o zgrupowaniu białorusko-rosyjskim i to jest wystarczająco duże zgrupowanie, aby
aby tak naprawdę no, zamarkować to dosyć silne uderzenie na Kijów, tak aby zgromadzić jak najwięcej sił ukraińskich na północy. W tym czasie Rosja ma już takie możliwości po mobilizacji, aby uderzyć ponownie na Charków, a być może ponownie w Donbasie, no a wiemy doskonale, że tym celem operacyjno-strategicznym jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, więc to główne uderzenie, które należy zakładać, które może być tym jednym z głównych uderzeń tej kampanii zimowej, to jest Odessa. Nie wiem, czy w zimę, czy Rosja nie poczeka na kolejną mobilizację, mówi się o kolejnej mobilizacji 700 tysięcy żołnierzy na wiosnę, no wtedy, że tak powiem, te losy mogłyby, tej wojny by być rozstrzygnięte na polu walki. Pytanie, czy możemy się spodziewać jakichś rozmów pokojowych, bo można było odnieść wrażenie, że w USA trochę następuje zmiana, w związku być może też z wyborami, zmiana nastawienia. Amerykańska opinia publiczna już nie jest tak przychylnie nastawiona do wspierania finansowego, zbrojnego Ukrainy, jak jeszcze parę miesięcy temu. Więc pytanie, czy tutaj Amerykanie nie wymuszą jakichś rozmów, czy podjęcia rozmów pokojowych na Ukrainie? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie odnoszące się do tego potencjalnego, miejmy nadzieję, że się oczywiście nie ziści, scenariusza prowokacji na naszym terenie. Czy tutaj jednak Amerykanie nie powstrzymaliby tego rodzaju no, bardzo takich wręcz karkołomnych działań ukraińskich, dlatego że chociażby przy okazji tej rakiety w przewodowie, te uderzenia rakiet czy rakiety w przewodowie, no, strona amerykańska, czyli de facto tutaj rozgrywająca, jeśli chodzi o Ukrainę, zachowała się no, jednak bardziej poważnie niż Ukraińcy. Myślę, że rozmowy rozejmowe wcale nie są wykluczone, powrót do rozmów rozejmowych, natomiast na żaden traktat pokojowy grupa sprawująca władzę na Ukrainie nie może sobie pozwolić, bo zostałaby pozbawiona bardzo szybko władzy przez chociażby weteranów, którzy dzisiaj przelewają swoją krew. No w imię czego? No właśnie, to jest dobre pytanie, czy w imię niepodległości Ukrainy, czy w imię szerszych interesów imperialnych Stanów Zjednoczonych, bo ja na to w ten sposób patrzę, absolutnie nie ujmując bohaterstwa żołnierzom, którzy walczą po jednej i po drugiej stronie. Ukraińcy bronią się, no więc tutaj wiadomo, że ich jakby to morale jest też zupełnie inne niż wojsk nacierających. Chociaż z tym też różnie bywa. Natomiast te obrazy, które docierają na zachód, no wcale nie są korzystne dla strony ukraińskiej. Widzimy to bestialstwo po jednej i po drugiej stronie, ale do tej pory cała ta propaganda ukraińska, propaganda amerykańska pokazywała żołnierzy ukraińskich jako bohaterów, jako no, te siły dobra, jako siły absolutnie świetliste, a okazuje się, że dochodzi do rozstrzeliwania jeńców, do tortur, do bestialskiego traktowania ludzi, ludności cywilnej, także osób podejrzewanych o tak zwaną kolaborację, gdzie no, to są sceny absolutnie, że tak powiem, ze świata barbarzyńskiego, absolutnie nie z cywilizacji zachodniej, z cywilizacji łacińskiej. Trudno mówić, aby z tymi standardami zachowań żołnierzy ukraińskich dzisiaj Ukraina miała wejść na przykład do NATO, no, czy do Unii Europejskiej, no to jest absolutnie wykluczone. Ten poziom zdziczenia po obu stronach zresztą jasno wskazuje, że mamy do czynienia z cywilizacją turańską, a nie z żadną cywilizacją łacińską czy bizantyjską. W związku z tym no, też warto to mieć na uwadze i te wypowiedzi chociażby syna Donalda Trumpa czy innych republikanów mówiące o tym, że należy wystopować tę pomoc dla Ukrainy, że to do niczego dobrego nie prowadzi, że to będzie pogłębiało tylko i wyłącznie katastrofę humanitarną, będzie się odbijało bardzo negatywnie na gospodarce globalnej, na kryzysie żywnościowym, kryzysie migracyjnym, kryzysie energetycznym, no to wszyscy już odczuwamy. Jakby to nie jest, to nie żadna jest putinflacja, tylko to są znacznie szersze procesy i niewątpliwie Władimir Putin, który przecież nie jest żadnym świętym ani aniołem, będzie wykorzystywał to w celu pogłębienia problemów gospodarczych w Unii Europejskiej, także w Polsce. Myślę, że wiosną wielu Polaków także przejrzy na oczy i zobaczy, że mamy bardzo duże problemy, że to jednostronne popieranie Ukrainy, bezwarunkowe, absolutnie bezwarunkowe i ta uległa polityka do niczego tak naprawdę nie prowadzi. Że przeciąganie tej wojny i przeciąganie wsparcia militarnego dla Ukrainy będzie powodowało jeszcze większe problemy gospodarcze dla państwa polskiego. Ja niestety jestem złej myśli i uważam, że
rząd w Warszawie będzie zrobi wszystko, aby jeszcze bardziej ograniczyć prawa obywatelskie. Może się, Amerykanie oczywiście mogą chcieć powstrzymać tutaj pewne ruchy, tylko że jest pytanie, czy w interesie strategii Stanów Zjednoczonych mimo wszystko nie jest jeszcze przeciągnięcie tego konfliktu, tak aby osłabić Unię Europejską, aby osłabić jeszcze Rosję cudzymi rękami. I te głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej o tym, że Amerykanie mogą naciskać na Polskę, aby w jakiś sensie zaangażowała się militarnie, moim zdaniem wcale nie są pozbawione jakichkolwiek podstaw, a niestety te działania, które podejmuje obecny rząd w Warszawie, czyli przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny, projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz stanie klęski żywiołowej, a także, co bardzo ciekawe, o czym się mało mówi w przestrzeni publicznej, nowelizacja kodeksu karnego, o której mówił ostatnio wiceminister sprawiedliwości, pan profesor Marcin Warchoł, wprowadzenie kategorii szpiegostwa bezobjawowego, no to przypomina czasy stalinowskie, to są, tutaj przypomnę tylko, że chodzi o nowelizację między innymi artykułu 130, wprowadzenie tej kategorii publicystycznie nazywanej szpiegostwem bezobjawowym, tutaj pan minister Warchoł na łamach naszego dziennika w wywiadzie, którego udzielił, przybliżył tę definicję nowej działalności wywiadowczej, tutaj już nie chodzi o działalność, o współpracę z obcymi służbami, ale o działalność, cytuję, na szkodę własnego państwa. Co to oznacza? Nie wiem, kto będzie o tym decydował, czy pan minister Warchoł, czy funkcjonariusze jakiejś służby, organów, prokuratury, ale to są przepisy, które przypominają przepisy stalinowskie z lat 50. i końca lat 40. i to oznacza, że władza dzisiaj w Polsce przygotowuje się do bardzo dużego zaciśnięcia pętli na szyi obywateli, na wypadek kryzysu, co do tego nie mam wątpliwości, aby powstrzymać jakąkolwiek inną narrację niż ta narracja rządowa. To jeszcze tutaj dopytam odnośnie relacji USA-Ukraina. Na ile tutaj Ukraina jest w stanie prowadzić właśnie tę samodzielną politykę, chociażby w postaci jakichś prowokacji, a na ile jest po prostu pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, według pana? Ukraina ma autonomię w swoich działaniach. Zresztą było to widać po zamachu na Darię Duginę, córkę moskiewskiego filozofa, profesora Aleksandra Dugina. Wtedy było widać, że Amerykanie, Anglosasi w ogóle odcięli się od tego. Widać było, że to była operacja, być może w jakiś sposób, w której pomogli w przygotowaniach Amerykanie i Brytyjczycy, ale decyzja ostatecznie o akurat zamordowaniu Darii Duginy prawdopodobnie jednak zapadła w ukraińskich służbach specjalnych, a to nie jest dobra wiadomość dla państwa polskiego. To pokazuje, że Ukraina jest dosyć swobodna, jeśli chodzi o różnego rodzaju prowokacje, skrytobójstwa, tego typu działania terrorystyczne. No i to oznacza, że możemy być świadkami różnego rodzaju incydentów mających na celu włączenie Polski w tę wojnę. Jeśli chodzi o tragedię w Przewodowie, myślę, że również tutaj strona amerykańska nie wiedziała o takim zdarzeniu. Pytanie, czy to było zdarzenie celowe, czy Ukraińcy celowo wymierzyli tę rakietę w Przewodów. Są różne sprzeczne doniesienia. Nie chcę tutaj stawiać jakichś daleko idących tez czy hipotez, czy były tam w okolicy składy azotanu amonu, o czym się w mediach mówi. Jeżeli tak, no to rzeczywiście można snuć takie hipotezy i scenariusze, że rzeczywiście ta rakieta mogła nie trafić we właściwy cel, a celem było zrobienie znacznie większych szkód niż prawda, no śmierć dwóch osób i tam zniszczenie sprzętu rolniczego. Jeżeli tak rzeczywiście jest, że tam była te składy azotanu amonu, tego nie wiem i trudno mi zweryfikować na podstawie powszechnie dostępnych informacji, no ale to jasno pokazuje, że strona ukraińska ma tę autonomię, jeśli chodzi o tego typu działania i patrząc na to, na politykę chociażby Wielkiej Brytanii dzisiaj, to wsparcie duże, które jednak Wielka Brytania daje Ukraińcom i to, jak Wielka Brytania mocno wywiera nacisk na przedłużanie tego konfliktu, no to absolutnie niczego dobrego to nie znamionuje w pierwszych miesiącach tej wojny, a z tych informacji, które zresztą pojawiły się w mediach zachodnich, wynika, że to delegacja brytyjska, że to brytyjska dyplomacja naciskała, aby nie podejmować daleko idących rozmów rozejmowych, aby nie podejmować tych takich rokowań rozejmowych na poważnie, aby to storpedować, aby stać twardo na stanowisku przywrócenia granic Ukrainy sprzed lutego 2014 roku, co jest dzisiaj absurdalne. Dzisiaj rozmawiamy 23 listopada 2022 roku. No, przy tych zniszczeniach, które dzisiaj państwo ukraińskie ma, przy tym poziomie degradacji gospodarczej,
trudno mówić i przy tym poziomie mobilizacji, nawet już tym, na poziomie 300 tysięcy po stronie rosyjskiej, to jest absurd. Dzisiaj mówienie o tym, że Ukraina będzie walczyła o Półwysep Krymski, o odzyskanie całego Donbasu, to będzie oznaczało po prostu niewiarygodne cierpienia ludności cywilnej. Mówi się też o tym, to amerykański instytut ISW podał taką informację, jakoby Rosja miała przeprowadzić w obwodzie białgorodzkim prowokację, żeby, powiedzmy, no, zasymulować atak ukraiński, jakiś być może też terrorystyczny, czy nazywany terrorystycznym, po to, żeby wzmocnić poparcie dla wojny na Ukrainie w rosyjskim społeczeństwie. I pytanie, jak pan ocenia te doniesienia? Czy jest możliwe, żeby Rosja taką prowokację przeprowadziła? I czy, bo tutaj mówimy o mobilizacji, czy na przykład potencjalna niechęć społeczeństwa rosyjskiego do mobilizacji, do wojny, do trudnych warunków życia, czy to może pokrzyżować plany Władimirowi Putinowi? Na tyle, na ile znam Rosję i wiem, jakie są warunki życia nie w Moskwie, nie w Sankt Petersburgu, ale na prowincji rosyjskiej, one są dosyć surowe i znacznie odbiegają od poziomu życia, od poziomu konsumpcyjnego stylu życia w Polsce, nie mówiąc już o krajach Europy Zachodniej. To jest tak, że społeczeństwa syte i wygodne są mniej skore do podejmowania takich działań. Mentalność rosyjska, przygotowanie do trudów życia jest zupełnie, zupełnie inne i to poparcie dla wojny jest całkiem spore w społeczeństwie rosyjskim. Natomiast odpowiadając na pytania pana redaktora, czy możliwe są prowokacje ze strony rosyjskiej? Oczywiście tak, to jest wojna. To jest wojna i w ramach cywilizacji turańskiej są dostępne różne podstępy, różne chwyty, więc to absolutnie nie dziwi. Natomiast też jakby tutaj ja nie usprawiedliwiam w żaden sposób Federacji Rosyjskiej od samego początku, od lutego 2014 roku, od początku tej wojny potępiam agresję w stosunkach rosyjsko-ukraińskich. Tak samo jeśli chodzi o 24 lutego bieżącego roku 2022, absolutnie potępiam tę agresję, uważam, że była po prostu niepotrzebna i to jest niepotrzebne przelewanie krwi, no ale praktyka życia politycznego od tysięcy lat jest taka, że ludzie ze sobą prowadzili wojny i nie usprawiedliwiając, wręcz potępiając te agresje, uważam, że będzie to eskalowało, dopóki nie zostaną osiągnięte te cele przynajmniej operacyjne, nie mówiąc już o strategicznych po stronie rosyjskiej. Wielokrotnie w pana programie mówiłem, jakie są te cele. Przywoływałem tutaj to ultimatum właściwie Siergieja Ławrowa dla Zachodu z 17 grudnia ubiegłego roku. Mówiłem także o tych celach operacyjnych, odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego i szeregu innych kwestii. Myślę, że dzisiaj Rosja jest nastawiona na bardzo głęboką policentryzację świata i widać, że jest to toczona taka ogromna gra o podział wielkich przestrzeni, o podział wielkich przestrzeni. Niewątpliwie ta wojna ma także swój inny wymiar, taki drugą stronę medalu, o której się bardzo mało mówi. Ta wojna przyspieszyła bardzo mocno i będzie przyspieszać działania na rzecz federalizacji Unii Europejskiej. To jest woda na młyn dla ideologów federalnej Europy, to jest także woda na młyn dla grup, które są określane mianem globalistów, czyli na przykład ludzi spod znaku Światowego Forum Ekonomicznego, spod znaku Klausa Schwaba, którzy mówią o potrzebie przyspieszenia różnego rodzaju działań na rzecz chociażby wprowadzenia globalnych paszportów covidowych, globalnej kontroli ludności, wprowadzenia obywatelstwa korporacyjnego, deprecjacji państw narodowych, czy roli państw narodowych. To jest bardzo silny trend i niewątpliwie ta wojna i cały kryzys, który się z nią wiąże, o którym wspomniałem, energetyczny, migracyjny, żywnościowy, szeroko pojęty, gospodarczy, będzie przybliżało nas niestety do tej wizji globalnej. Także tutaj widzimy, że ta presja jest ogromna w tym zakresie i to może być niestety jeden z bardzo takich tragicznych, także dla Polski, skutków tej wojny. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy zaraz po 24 lutego, to była nasza pierwsza rozmowa tutaj w Realu 24 po 24 lutego bieżącego roku, powiedział pan o tym, że Władimir Putin, decydując się na agresję na Ukrainę, no jakby sprowadza na siebie niesławę zbrodniarza, nazwał pan wprost Putina zbrodniarzem. I to jest, powiedzmy, ta ocena moralna, która tutaj już została też przez pana podkreślona, ale pytam o taką ocenę strategiczną.
na razie abstrahując od tych kwestii moralnych, czyli czy 24 lutego popełnił Władimir Putin błąd, czy może katastrofalny błąd, czy to może go doprowadzić do utraty władzy, czy może jednak za 200-300 lat, oczywiście nie możemy tego wiedzieć, ale pytam o takie przewidywania, w podręcznikach gdzieś tam rosyjskich będą pisać, no, że Władimir Putin odzyskał tam powiedzmy Donbas i tak dalej, że to była dobra decyzja. Jak pan na to patrzy, tak powiedzmy globalnie, czasowo, jeżeli mogę tak zapytać? No, zbrodni wojennych, czy w ogóle wojny napastniczej nie da się usprawiedliwić. Można próbować robić jakieś fikołki moralne, salta moralne, ale z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia także etyki chrześcijańskiej, no, usprawiedliwienia dla wojny napastniczej nie ma. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast też jestem realistą, też wiem, że w podejściu realistycznym do oceny stosunków międzynarodowych kategorie moralne, kategorie etyczne schodzą na bardzo daleki plan, jeżeli w ogóle są uwzględniane. To jest brutalna ocena rzeczywistości, ale no, tak mówi teoria stosunków międzynarodowych, która się nazywa realizmem. I patrząc na historię, patrząc na wielu przywódców, którzy budowali mocarstwa, którzy budowali imperia, oni je budowali na krwi. Bardzo często, w większości przypadków właściwie budowali je na krwi bardzo często niewinnych ludzi i z perspektywy możemy ich jak najbardziej oceniać zbrodniarzami z punktu widzenia moralnego, etycznego, z punktu widzenia przykazań, 10 przykazań, natomiast z punktu widzenia historii, z punktu widzenia geopolityki, tacy ludzie jak, no weźmy przykład Rosji, Iwan IV Groźny, Piotr I Wielki, caryca Katarzyna II zwana Wielką, czy Józef Stalin, no są uważani dzisiaj w Rosji za jednych z bohaterów narodowych i ludzi, którzy dzięki którym rosyjski ośrodek siły pełnił ważną, mocarstwową, imperialną rolę na arenie międzynarodowej. Jeżeli spojrzymy na politykę Wielkiej Brytanii, politykę Belgii w XIX wieku. Spojrzymy na zbrodnie króla Leopolda w Kongo. Wiele milionów ofiar tych rządów. Spojrzymy nawet na politykę Stanów Zjednoczonych po roku 2001, kiedy nawet amerykański Uniwersytet Brown University w swoim programie Costs of War, czyli koszty wojny, mówi, że te 20 lat polityki amerykańskiej po 2001 roku do roku 2021 kosztowały życie ponad 900 tysięcy ludzi. Stany Zjednoczone, utrzymując ponad 700 baz wojskowych poza swoim terytorium w 80 państwach, prowadząc niezwykle agresywną politykę, no też są winne wielu, wielu zbrodni, wielu, wielu śmierci niewinnych ludzi, czy na Bliskim Wschodzie, czy w krajach Magrebu, czy w Azji Środkowej, no to jest jakby oczywista sprawa. Nie ma w polityce międzynarodowej przywódców, którzy wszczynają wojny, choćby obojętnie pod jakim pretekstem, czy obrony demokracji, czy praw człowieka, czy denazyfikacji, którzy nie mieliby krwi na rękach. I co do tego nie mam wątpliwości, że dzisiaj walka na Ukrainie, że ta wojna, krwawa wojna, rosyjsko-ukraińska, nie chodzi o taki czy inny obwód. Nie chodzi o Donieck, nie chodzi o nawet Odessę w tej wojnie. W tej wojnie chodzi o nowy podział stref wpływów na świecie. Mamy policentryzację świata i nie wiemy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, jak będzie sytuacja wyglądać w marcu, kwietniu przyszłego roku, ponieważ jest to równanie z bardzo wieloma niewiadomymi, a jedną z tych najważniejszych niewiadomych jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Toczy się mundial w Katarze, nie wiemy, czy do czasu zakończenia tego mundialu nie dojdzie do chociażby eskalacji napięcia między Arabią Saudyjską a Islamską Republiką Iranu, między Izraelem a Iranem, czy nie dojdzie do eskalacji napięcia w samym Iraku, czy nie dojdzie do na przykład ostrzału ze strony Huti w Jemenie, chociażby instalacji Saudi Aramco. Wielka wojna na Bliskim Wschodzie to jest jedna wielka niewiadoma, ona wywróciłaby cały stolik tych wszystkich scenariuszy, o których mówimy i w sposób katastrofalny oczywiście zaszkodziłaby bezpieczeństwu narodowemu RP. Pytanie jeszcze na temat tej policentralizacji świata. Czy rzeczywiście coś takiego nadchodzi, a może te wydarzenia, które teraz obserwujemy, cofną ten proces i raczej widzimy, czy zobaczymy jeszcze większe wzmocnienie się Stanów Zjednoczonych, bo no raczej chyba można powiedzieć, że i Rosja tutaj, czy to na arenie międzynarodowej, czy na razie gospodarczo, no w jakimś stopniu chyba ta wojna nie wzmacnia za bardzo Federacji Rosyjskiej. Zobaczymy, co będzie później. Europa również tutaj gospodarczo przeżywa kryzys. Stany Zjednoczone wydają się dyktować warunki. Oczywiście można powiedzieć jeszcze o Chinach,
które jednak, no, jak widzimy, zachowują pewną bierność, chociażby no, tutaj kwestia Tajwanu i już omawiana przez nas w innych programach wizyta kilka miesięcy temu Nancy Pelosi. Chiny nie za bardzo mogły nic zrobić. I jak pan na to patrzy? No, pod względem nie sympatii, ale powiedzmy właśnie tylko takiej analizy czysto strategicznej. Czy jednak nie nadchodzi taka era, w której Stany Zjednoczone jeszcze bardziej będą dyktować warunki na świecie? Wiele wskazuje na to, że jednak nie, że ta próba obrony liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych jest skazana na niepowodzenie. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, z problemów wewnętrznych samych Stanów Zjednoczonych, problemów i gospodarczych, i społecznych. Widzimy no, ten poziom walki politycznej wewnątrz Stanów Zjednoczonych na poziomie no, właściwie niespotykanym dotychczas w historii Stanów Zjednoczonych, może od czasów wojny secesyjnej. I jest to ogromne, że tak powiem, napięcie wewnętrzne, które będzie miało swoje kolejne, które na pewno napisze swoje kolejne rozdziały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kształtowanie się geopolitycznego południa. No niewątpliwie czas wojny na Ukrainie to jest ogromne wzmocnienie grupy BRICS. To, co widzimy dzisiaj, to budowanie przeciwwagi dla potęgi gospodarczej państw tak zwanego kolektywnego Zachodu, którego uosobieniem swego rodzaju jest grupa G7. Widzimy w postaci grupy BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, ale także inne państwa, które wiążą swoją przyszłość, chociażby Argentyna, Iran czy Turcja. Widać, jak mocno, nie chcę powiedzieć, zerwały się ze smyczy, bo to może zbyt daleko idące i zbyt kolokwialne określenie, ale jak bardzo mocno zwiększyła się swoboda, autonomia strategiczna wielu państw, które dotychczas były zależne od Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli przede wszystkim Republikę Turecką, która absolutnie przy takiej pełnej hegemonii Stanów Zjednoczonych nie mogłaby sobie pozwolić na tak agresywną politykę, bo nie da się ukryć, że polityka i w Libii, i stosunki z Francją, i stosunki z Grecją, i sojusz wojskowy z Azerbejdżanem, to rozpościeranie się w basenie Morza Śródziemnego Turcji jest absolutnie godne, że tak powiem, zauważenia. W tym kontekście widzimy, że Stany Zjednoczone nie radzą sobie z tym. Gdyby Stany Zjednoczone były absolutnym hegemonem, pozwoliłyby sobie na stworzenie stałych baz w Polsce w postaci ciężkich dywizji. Widać, że Amerykanie tego absolutnie unikają, że w tej umowie o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej z 15 sierpnia 2020 roku Amerykanie absolutnie nie zobowiązali się do żadnych dodatkowych klauzul, do żadnych dodatkowych zobowiązań na rzecz obrony państwa polskiego, poza tym, co jest w traktacie północnoatlantyckim. To też jasno pokazuje, że dają sobie spory margines elastyczności w tym zakresie, bo nie wiedzą, jak będzie sytuacja wyglądała na Indo-Pacyfiku czy na Bliskim Wschodzie. Widać potężne problemy Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o rynek półprzewodników i te gwałtowne, takie powiedziałbym nerwowe ruchy, jeśli chodzi o koncern Intela, gwałtowne przenoszenie, tam jest bodajże ponad $60 miliardów przeznaczonych na przeniesienie fabryk Intela z Azji, z Indo-Pacyfiku właśnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Widać jednak to kurczenie się wpływów amerykańskich i bardzo wątpię w to, aby ta wojna przyniosła triumf Stanom Zjednoczonym, bo ona nie będzie decydowała w 100% o tym. Decydować będzie rywalizacja z Chinami w Indo-Pacyfiku i sytuacja na Bliskim Wschodzie. To są dwie wielkie niewiadome w tym równaniu. Wojna na Ukrainie jest o tyle istotna, że ona moim zdaniem przyspieszy taki trend do budowania jednego państwa europejskiego, państwa o charakterze federalnym. Pytanie, pod szyldem jakich wartości? Czy pod szyldem wartości multikulti, multikulturalizmu, ideologii gender, agendy LGBT? Na razie wiele na to wskazuje, że pod tym szyldem będzie budowana tożsamość Unii Europejskiej. Rozmawiamy 23 listopada. Dzisiaj na Mundialu był mecz Niemiec z Japonią i ta słynna manifestacja piłkarzy niemieckich na rzecz wsparcia dla środowiska LGBT. No to jasno pokazuje, pod jakimi szyldami dzisiaj budowana jest tak zwana cywilizacja europejska. Na pewno nie jest to cywilizacja łacińska. Ale z kolei pytanie, jaka cywilizacja jest w Chinach czy też w Rosji, bo no jednak Polska przynależy przecież cywilizacyjnie do Zachodu i jeżeli udałoby się jakoś przezwyciężyć te negatywne tendencje, pytanie oczywiście, czy jest to możliwe, no w każdym razie
jesteśmy bardziej chyba ludźmi zachodu niż wschodu. Ja tak sobie o tym myślałem, wiadomo, no indywidualnie, że nie chciałbym mieszkać w Chinach, gdzieś tam w interiorze, czy też w Rosji. Bo wolę mieszkać oczywiście w Polsce, która przynależy, bądź tak jak powiedziałem, do zachodu, a nie wschodu. Jak pan na to patrzy? Ja także wolę mieszkać w Polsce i absolutnie się nigdzie nie wyprowadzam. Natomiast pytanie, co dzisiaj znaczy cywilizacja zachodu? Czym jest dzisiaj cywilizacja zachodu? Czy ta cywilizacja jest oparta dzisiaj na filozofii greckiej z centralnym pojęciem prawdy, na prawie rzymskim z centralnym pojęciem własności i ochrony rodziny i na etyce chrześcijańskiej? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem dzisiaj w tak zwanym kolektywnym Zachodzie mamy do czynienia z trzema cywilizacjami, a jak wiadomo, nie można być cywilizowanym na wiele sposobów, jak pisał Felix Koneczny. Mamy do czynienia z cywilizacją bizantyjską, której emanacją jest Republika Federalna Niemiec i Unia Europejska rozumiana en bloc. Mamy do czynienia z cywilizacją łacińską, która jest ewidentnie w odwrocie i mamy do czynienia z cywilizacją protestancką. Możemy ją nazywać cywilizacją anglosaską, cywilizacją amerykańską, to jak kto woli, ale na pewno nie jest to cywilizacja łacińska w rozumieniu takim, jak rozumiał to profesor Felix Koneczny. Cywilizacja bizantyjska jest dzisiaj bardzo mocno skażona cywilizacją protestancką, cywilizacją amerykańską. Jest tutaj bardzo silna symbioza, jeśli chodzi o tę warstwę aksjologiczną, czy tę warstwę wartości, marksizm kulturowy, postmodernizm, kwestionowanie pojęcia prawdy, kwestionowanie wartości rodziny, kwestionowanie etyki chrześcijańskiej, kwestionowanie pojęcia płci biologicznej, agresywne lansowanie tych 150 czy 200 płci. To wszystko dzisiaj składa się na obraz cywilizacji Zachodu. Jeśli przyjrzymy się takim wypowiedziom, jak wypowiedź Jordana Petersona, czy chociażby papieża Franciszka, to można zrozumieć te obawy ludzi łacińskiego Zachodu przed tym, co czeka nas w przyszłości. Bo oczywiście Putin nie jest święty, Putin nie jest aniołem, a Rosja nie jest przykładem idealnego państwa konserwatywnego, czyli w ogóle nie jest przykładem państwa cywilizacji łacińskiej. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to nie w Rosji mówi się o kwestionowaniu płci biologicznej, to nie w Rosji, to nie Rosja jest dzisiaj tym głównym motorem agendy LGBT, to nie Rosja forsuje ideologię gender, to nie Rosja wywiesza tęczowe flagi w swoich przedstawicielstwach dyplomatycznych, no to pytanie, jak to ma wyglądać w przyszłości. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem sojuszu z Rosją. Uważam, że polską polityką zagraniczną powinna rządzić doktryna zero wrogów wśród sąsiadów i powinniśmy współpracować z Rosją tam, gdzie to jest dla nas korzystne. Tanie surowce, gaz, węgiel i oczywiście także ewentualna współpraca przy budowie elektrowni jądrowej. Dlaczego nie? Natomiast jeżeli chodzi o warstwę aksjologiczną, warstwę wartości, każdy powinien pozostać przy sobie. Ja uważam tutaj, że tak jak mówił przedwojenny ruch narodowy, że o wiele większe zagrożenie dla nas, jako dla Polaków, dla naszej suwerenności kulturowej, dla naszej tożsamości narodowej płynie z zachodu niż ze wschodu. Ponieważ w historii już doskonale żeśmy to przerabiali wielokrotnie, że nawet siłą militarną Rosja nie jest w stanie zniszczyć polskiej tożsamości kulturowej, polskiej tożsamości narodowej, nie jest w stanie zniszczyć cywilizacji łacińskiej. Co do Chin, Chiny nie narzucają swojej matrycy kulturowej. Znając historię Chin z ostatnich kilku tysięcy lat, wiemy o tym, że Chiny nigdy nie starały się narzucać swojej matrycy kulturowej. Dzisiejsza ekspansja gospodarcza Chin, ta nawet polityczna, którą obserwujemy na całym świecie, ona absolutnie nie wiąże się z narzucaniem kultury chińskiej, cywilizacji chińskiej, chińskiego języka. Wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z poszanowaniem wewnętrznego porządku w poszczególnych państwach. To jeszcze ostatnie pytanie. Tutaj już trochę wspominał pan o Katarze. Oczywiście nie chodzi tutaj o przeziębienie, tylko o Mistrzostwa Świata. Pierwsze Mistrzostwa Świata w kraju bliskowschodnim i to no, jeden chyba z najmniejszych krajów, czy najmniejszy na Bliskim Wschodzie je organizuje. Pytanie, jaki to będzie miało wymiar geopolityczny, czy to w regionie, czy też jeśli chodzi o wizerunek Kataru. Na razie powiedzmy jeśli chodzi o te kłopoty wizerunkowe, no to w jakimś sensie tutaj jest chyba trochę to są złe wieści dla Kataru, ale zasadniczo no, jest to pewnego rodzaju takie spotkanie troszkę zachodu ze wschodem. Czy z tego może wyjść coś dobrego? No myślę, że warto spojrzeć na te mistrzostwa nie tylko pod kątem sportowym,
Zresztą skoro wielu dziennikarzy sportowych po 24 lutego bieżącego roku stało się ekspertami od geopolityki, to myślę, że ludzie zajmujący się geopolityką mogą parę słów powiedzieć na temat sportu. Pamiętajmy ten kryzys dyplomatyczny, katarski kryzys dyplomatyczny, który się rozpoczął w połowie 2017 roku, był związany z blokadą, którą wprowadziła Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jemen, Egipt i Malediwy. Wtedy ogłosiły te państwa zerwanie stosunków dyplomatycznych z Katarem, zawiesiły połączenia lotnicze, no dokonały nawet tej blokady granicy lądowej, to akurat Arabia Saudyjska dokonała, to jedyna właściwie granica lądowa tego kraju, to jest z Arabią Saudyjską, no i tam chodziło o oskarżenia pod adresem Kataru, że podsyca napięcie na Bliskim Wschodzie, a tak naprawdę było to uderzenie w sojusznika Iranu. Wiemy doskonale, że Katar starał się normalizować relacje z Iranem, że starał się rozwijać kontakty gospodarcze z Iranem. No i ten kryzys dosyć długo trwał, bo pamiętajmy o tym, że Katar też przez pewien czas był takim, można powiedzieć, miejscem, gdzie swoje miejsce znalazły i niektórzy działacze Państwa Islamskiego, i Bractwo Muzułmańskie, i Hezbollah, i niektóre sieci Al-Kaidy, i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że tam Amerykanie bardzo mocno naciskali na takie właśnie ultimatum wobec Kataru. No przypomnę tylko, że ta wizyta Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej była tutaj taka moim zdaniem absolutnie kluczowa. Faktem jest, że kryzys skończył się na początku stycznia 2021 roku. Dopiero w ubiegłym roku też jasno pokazuje, jak istotne było to przesilenie. Istotne było to przesilenie i dzisiaj moim zdaniem ten mundial jest taką próbą też pewnej normalizacji relacji w regionie, chociaż obawiam się niestety, że tak jak zimowe igrzyska w Soczi były swego rodzaju parawanem do przygotowań do aneksji Półwyspu Krymskiego, tak ten mundial może być swego rodzaju, może być, nie musi oczywiście, ale warto zakładać taki scenariusz, może być swego rodzaju takim parawanem przygotowań do większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No, pamiętajmy, że dzisiaj opinia publiczna na całym świecie jest zajęta nie tyle wojną na Ukrainie, co właśnie przeżywaniem emocji na mundialu, ale w tle służby specjalne, siły zbrojne, politycy, no, ci przez duże P, politycy przygotowują, nie angażują się, nie emocjonują się żadnymi takimi igrzyskami społecznymi, takimi igrzyskami sportowymi, ale prowadzą twardą politykę i w twardej polityce, w działalności służb specjalnych nie ma czasu na mundial, nie ma czasu na igrzyska olimpijskie, przygotowuje się do twardych rozstrzygnięć. Obawiam się, że może to być jakaś forma parawanu do przygotowań, niekoniecznie w trakcie mundialu, w ostatnim dniu mundialu, takie działania muszą nastąpić, ale niewątpliwie dzisiaj łatwiej jest się w cieniu zainteresowania mediów i społeczeństwa na całym świecie przygotowywać różnego rodzaju działania do siłowych rozstrzygnięć także niż w przypadku, gdyby tego mundialu nie było. Może Polska wyjdzie z grupy? Jak pan myśli? Całym sercem kibicuję Polsce, trzymam kciuki, abyśmy wyszli z grupy, jestem dobrej myśli, skoro Niemcy przegrały z Japonią, a Argentyna z Arabią Saudyjską, to myślę, że szanse mamy i to niemałe. No właśnie, mamy po pierwszej kolejce więcej punktów niż Niemcy i Argentyna, więc być może to jest powód do jakiegoś ostrożnego optymizmu, mówiąc pół żartem, pół serio. Bardzo dziękuję za rozmowę, naszym gościem dziś był dr Leszek Sykulski, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. We'll be right back.